Tu nie chodzi o wielkie jakieś sprawy, podziałów wielkich, politycznych, ale chodzi o to, iż jesteśmy wszyscy pozamykani w naszych własnych bańkach. Chodzi o dialog. I to jest cel tej pracy. Bo ten projekt, tak jak powiedział Krzysztof Wodiczko, to jest też zaproszenie do rozmowy dla Was. Za chwilę zobaczycie projekcje, zobaczycie widowisko multimedialne, ale ludzie, którzy dialogują w tym projekcie, są dzisiaj tutaj z nami i czekają na Wasze głosy, na Wasze pytania, na Wasze komentarze. Takie przekonanie, w którym byłam wychowywana, że coś trzeba w życiu osiągnąć, to zawsze oznaczało coś w pracy. To nie oznaczało, że trzeba osiągnąć miłość, to nie oznaczało, że trzeba osiągnąć wspaniałych przyjaciół, tylko osiągnąć sukces. Uświadamiam odpowiedzialność za firmę w sposób taki jakby wstydliwy, tak jakbym się trochę tego wstydziła, że wymagam myślenia o tym, tak jakbym uważała, że powinni o tym wiedzieć sami, a jednocześnie mam takie poczucie zdenerwowania, że sami o tym nie myślą. Towarzyszyła temu jakaś nieśmiałość, taki może brak otwartości. I ja to bym nazwała takim zniewoleniem. Nie czuję się do końca dobrze w tym stroju. Czuję się, jakbym się za kogoś przebrała, jakbym odgrywała jakąś rolę. Oczywiście wychodzę z założenia, że ubrania nie mówią o naszej płci. Natomiast dzisiaj czuję się odsunięta. Dzisiaj czuję, że zrobiłam coś wbrew sobie. Self-adwokat broni swoich praw oraz osoby słabsze. No wiadomo, będę mogła bardziej zadbać o swoje zdrowie, które no wiadomo, przez całe to, całą tutaj moją sytuację zaczyna się sypać. To też rodzi takie oczekiwania co do tego, że dzieciom się wszystko należy i dzieciom wszystko wolno. Więc ja uważam, że nie, że dzieciom należy się tyle, ile są w stanie wziąć. Jednak dzieci przekraczają te granice, kiedy są zmęczone, kiedy ich boli i są wtedy niewygodne. Krzyczą, biegają. I myślisz, że to tylko matek jest wina? Że tak się dzieje? Że to jest ich odpowiedzialność? Mam inne role. Jestem szczęśliwa. Wyszłam ze schematu. Aczkolwiek chciałabym znowu podkreślić, że ten schemat istnieje, że oczekiwania są za duże. Mam wrażenie, że opisują mnie jako takiego Kena, tylko z brązowymi włosami, co mi się strasznie nie podoba, bo mnie porównują do czegoś, co jest masowe, a ja jestem taką jednostką i nie lubię bardzo tego. To życie weryfikuje, życie pokazuje i tak jak jemy posiłki, to co lubimy, tak i w życiu robimy to, co lubimy, na co mamy ochotę. Mam pytanie do Bartka. Czy wspiera inne osoby LGBT? Takie naturalne, prosto z serca, że zaczynam ludzi wspierać. W szczególności, a nawet jeżeli mnie nie wspierają, to też się zdarzają sytuacje, które ja po prostu czuję taką potrzebę, żeby komuś pomóc, bo widzi we mnie taki autorytet, osobę, do której może się zwrócić. Głównie pędziła, gnała ich właśnie potrzeba tej wolności, miejsca, w którym będą mogli być sobą, wierzyć, wyznawać wartości, które są jakby obecne z nimi od samego początku, ich kształcenia własnej osobowości. To, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, kryzys humanitarny, który się tam wydarza, jest czymś absolutnie niedopuszczalnym. Ja chcę nie musieć. Moja mama musiała.
Ja tego nie chcę. Ja tego nie muszę.